Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Kocioł kulturalny. And who are you? The proud Lord said that I must bow so low. Only a cat of a different coat, that's all that through I know. And a coat of gold or a coat of red, a lion still has claws. And mine are long and sharp, my lord, as long and sharp as yours. And so he spoke, and so he spoke, that lord of Castamere. But now the rains whip our race all with no one there to hear. Yes, now the rains whip our race all and not a soul to hear, a soul to hear. Dobry wieczór, dzień dobry. Ciężko mi się zdecydować. Dobry wieczór. Dziś w studiu Szymon Węgrzyn. Dobry wieczór. Szymon, rekonstruktor, barista, księgowy, młodszy doradca do spraw... finansowo-księgowych. Dokładnie, dziękuję za podpowiedź. Ciężko było mi to zapamiętać. I tak, zabrakło mi jeszcze kasztelana krakowskiego. Zabrakło kasztelana krakowskiego, pana na zamku w Melsztynie, władcy Podola. Natomiast to jest mowa o Spytku II z Melsztyna, którego miałem zamiar kiedyś rekonstruować. Być może do tego wrócę, ale nie było mnie na to stać, ponieważ to był bogaty człowiek, a bogaty człowiek nosił bogate rzeczy, prawda? I zaraz sobie o tym porozmawiamy. Po naszym wstępie można się spodziewać, że poruszymy wątek Gry o Tron. No, jak najbardziej. I pierwsze moje pytanie. Szymonie. Tak. Działasz w konfraterni, powiedziałam to dobrze? Konfraterni rycerskiej z Krakowa, tak. Dokładnie. I mam pytanie, co wydarzyło się w twoim życiu, że podjąłeś się przygody z historią? Odkąd byłem mały, chciałem być rycerzem, bo takim się czułem. Czułem się rycerzem. Najpierw kolega, mój bliski kolega, wstąpił do konfraterni i jakoś nie mogłem dać się namówić. Natomiast kiedy na studiach troszkę mi się ustabilizowało, troszkę bardziej... miałem na to więcej czasu. Wtedy po raz pierwszy pojawiłem się w konfraterni. Było to troszkę ponad dwa lata temu. Bardzo szybko zaznajomiłem się, czym jest rekonstrukcja. Poznałem wielu znajomych i bardzo mocno się zaangażowałem. Rozumiem. Czym w takim razie zajmuje się twoja organizacja na co dzień? Na co dzień zajmujemy się, albo powiem tak, może nie na co dzień, w sezonie rekonstrukcyjnym. Zajmujemy się rekonstrukcją materialną. Teraz co to znaczy rekonstrukcja materialna? To znaczy stworzenie czegoś, na co mamy ewidentne źródła i oparcie w historii. Na przykład robimy zbroję. No ale jak zrobić taką zbroję? No musimy mieć albo nagrobek jakiegoś rycerza, to jest bardzo dobre źródło, albo zachowany element uzbrojenia, albo opieramy się na ikonografii bądź opisach. Na wszystko możemy mieć źródło. Na przykład ciężko jest nam odtworzyć, jak wyglądał chrzest Polski. No bo wiemy coś o tym? Wiemy może kiedy był? Nawet nie wiemy gdzie był. Nie wiemy kto kiedy co powiedział. Więc tutaj trzeba czasem znaleźć rozgraniczenie między inscenizacją a rekonstrukcją. Ciężko zrekonstruować wydarzenie? Prosto zrekonstruować jakiś przedmiot. Którą epoką się zajmujecie? Późnym średniowieczem. Jest to końcówka XIV wieku. Niektórzy robią początek XV. Gdybyś miał pokrótce powiedzieć naszym słuchaczom, czym charakteryzuje się zbroja z tamtego okresu? Zbroja z drugiej połowy XIV wieku charakteryzuje się tym, że wciąż podstawą do zbroi jest kolczuga, natomiast dochodzą elementy płytowe. Dochodzi hełm zamknięty, hełm basinet. Pojawiają się pierwsze zasłony typu psi pysk, pierwsze zasłony, od których odbija się kopia. Pojawiają się już pełne napierśniki,
również z naplecznikami, czyli kirysy, nogi płytowe, ręce płytowe, ale wciąż jest wiele luk w tym pancerzu, które muszą być zapełnione kolczugą, więc jeszcze ta kolczuga jest wciąż noszona. Co do ubioru, dominuje przylegające ubranie w wyższych warstwach społecznych. Biedniejsze warstwy społeczne, no to wciąż luźne ubrania, wiele się nie zmieniało na przestrzeni epok. Natomiast wyższe klasy społeczne, powiedzmy mieszczaństwo w górę, nosiło raczej obcisłe ubrania, kolorowe. No kogo było stać? Oczywiście na bogatszy barwnik. Rycerstwo, szlachta nosiła jedwab, a tak to wełna i len. Rekonstrukcja również wiąże się z tym, że bardzo chcemy posiadać te stroje. Więc tutaj poruszymy kwestie finansowe. Czy rekonstrukcja jest dla każdego? Nie jest dla każdego. Zacznijmy od tego, że trzeba być po pierwsze cierpliwym, a po drugie mieć pewne zasoby finansowe, żeby móc wejść w rekonstrukcję. Oczywiście nie wszystko od razu. My w konfraternii staramy się jak najwięcej rzeczy wykonywać samemu. Większość ubrania, które ja noszę w rekonstrukcji w sezonie, uszyłem sam i to ręcznie. Można szyć na maszynie, jeżeli szwu maszynowego nie widać, z tym nie ma problemu. Co do elementów płytowych, ja jakieś mniejsze elementy jestem w stanie wykonać, ale mamy też bractwie płatnerza, więc te koszta wtedy są nieco mniejsze. Wyjazdy kosztują, wyżywienie kosztuje. Czasem organizatorzy zapewniają nam WIKT i zwrot za transport, natomiast pewne elementy dużo kosztują. Za rękawice płytowe, taki przykład, zapłaciłem 1200 zł. To jest element, który jest trudno wykonać i jest jednym z droższych jednocześnie. No to proszę sobie wyobrazić, jaki jest koszt całej zbroi, jeżeli bym miał ją kupić. Skąd pozyskujecie materiały? Czy nie wiem, czy może szukacie po internecie, może macie jakieś zaznajomione hurtownie? Tak, zdecydowanie. Mamy hurtownie zaznajomione z materiałami, natomiast blachę kupi się wszędzie. Nie zawsze taką dokładnie, jaką chcemy, jaką chcemy grubość. Zazwyczaj to jest 1 mm, 1,2 mm. Blachę mosiężną to już jest większy problem, zdobyć taką blachę mosiężną, jaką potrzebujemy, ale ze stalą, z żelazem nie ma problemu. Gdyby któryś z naszych słuchaczy zechciał skompletować sobie taką zbroję od stóp do głów, tak, i zakładamy, że będzie to rzetelna zbroja, dobrze odwzorowana historycznie z twojego okresu, ile musiałby wydać? Sama kolczuga to jest koszt od 2,5 tysiąca złotych do 3,5 tysiąca złotych. Jeżeli mówimy o kolczudze, która nie wisi na człowieku, jeżeli jest to kolczuga nitowana z nitami trójkątnymi, która jest wykonana poprawnie. Do tego dochodzi koszt, powiedzmy, nóg. To jest jakieś 1200. No może nie będę na poszczególne elementy tego rozbijał, natomiast myślę, że dobra replika wykonana przez współczesnego płatnerza kosztowałaby od 15 tysięcy w górę. Czy ty taką zbroję posiadasz? Jeszcze nie dorobiłem się takiej zbroi. Mam kilka elementów, które są dobrej jakości. Natomiast 2 lata tak naprawdę to jest bardzo krótki okres dla rekonstruktora, żeby skompletować dobry komplet. Ja mam dobry strój cywilny. Mogę tak powiedzieć, że jestem z tego zadowolony. Natomiast nad zbroją pracuję. Zbroja to jest jednak większy wydatek niż strój cywilny. Ciekawi mnie sprawa bitew rycerskich, bo o nich się najwięcej mówi i myślę, że nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale wydaje mi się, że jest to najbardziej ciekawa część. Na pewno najbardziej spektakularna. Najbardziej spektakularna, dokładnie. I mam tutaj parę pytań. Tak. Na ile jest to wyreżyserowane, a na ile faktycznie walczycie i coś może się stać? To zależy, o jakiej walce mówimy. Jeżeli mówimy o turnieju, czy to 1 na 1, czy to o tak zwanych puchurtach, czyli walkach drużynowych, tam nikt nie udaje. Tam nie ma czegoś takiego, że ktoś się umówił. Nie. Rycerze walczą o nagrody. Walczą o miejsce pierwsze, drugie, trzecie. Walczą o jakieś wyróżnienie. Zazwyczaj to jest system pucharowy albo system grupowy. W walkach 1 na 1 punktowane jest tak zwane osadzenia, czyli że trafiamy w pewną część pancerza, w hełm, w rękę, w napierśnik, uderzenia w tarczę, w miecz się nie liczą. Pewne strefy, takie jak stopy, krocze czy szyja, są zakazane i też niepunktowane. Może to się zakończyć z dyskwalifikacją zawodnika. Jeżeli chodzi o walki drużynowe, tutaj zazwyczaj walczy się do obalenia. W weekend majowy, 3., 4., 5. zdaje się, były Mistrzostwa Świata we Włoszech, gdzie zdobyliśmy 8 medali, nasza polska reprezentacja, rycerska kadra Polski. I największe starcia tam były 21 na 21. Więc proszę sobie wyobrazić, jakie to jest widowisko. A jeśli chodzi o tak zwane inscenizacje bitew. Taki Grunwald. Mamy 600 rycerzy na polu bitwy.
I niestety, albo też i na szczęście, całość jest reżyserowana. Są strefy na Grunwaldzie, kiedy można powalczyć na ostro, natomiast na ogół walka godzinowa nie ma możliwości, żeby właśnie ta walka przez godzinę była na ostro, silnie, na poważnie, bo żaden normalny człowiek nie przeżyłby tego fizycznie. Nie ma takich ludzi. Rycerze walczyli konno, większość nas zbrojnych na Grunwaldzie jest pieszo. To jest niesamowity wysiłek fizyczny. Więc starcia, inscenizacje są faktycznie inscenizowane. No też ciekawe, co by było, gdyby nagle okazało się, że to Jagiełło przegrał pod Grunwaldem. Na to sobie nie można pozwolić. Na pierwszych inscenizacjach słyszałem, że było blisko tego. Kiedy nie było dokładnie scenariusza. A co do kontuzji, zdarzają się. Ja w sobotę, walcząc na turnieju w Iłży, felernie albo spadłem na coś, albo dostałem mieczem w piętę. No i kolejnego dnia, mimo iż zakwalifikowałem się do walk finałowych, nie byłem w stanie wyjść na pole bitwy. No teraz jeszcze troszkę kuleję, ale na szczęście nie jest to ścięgno Achillesa. Zdarzają się kontuzje. Zazwyczaj siniaki, jakieś przetarcia, ale zazwyczaj nic większego. Czy jest sens, by kobieta była w rekonstrukcji? Oczywiście. Kobiety były... No, kobiety były. Prawda? I są na to źródła ewidentne. Bardzo wiele kobiet jest w rekonstrukcji. Zazwyczaj pełną funkcję, no cóż, kucharek, sprzątają, ale też tańczą, szyją, zajmują się dziećmi, pełnią wiele funkcji. Również kobiety walczą. To nie jest tak, że kobiety nic nie robią, tylko sobie chodzą i wyglądają. Tkają, szyją. Zawsze na Grunwaldzie, na festiwalu grunwaldzkim, na Dniach Grunwaldu, widać wiele kobiet, które są rzemieślnikami, które wykonują pewne przedmioty, także śpiewają. Są obecne, jest ich całkiem sporo. W momencie, kiedy kobiety będą walczyć w rekonstrukcji, będą walczyć, rozumiem, w zbroi męskiej? Tak. No, trudno mówić o jakiejś zbroi kobiecej w tym okresie. Kobiety obecnie walczą w rekonstrukcji. Jest także kobieca rycerska kadra Polski. Trenerem jest mężczyzna. Walczą całkiem nieźle. Nie jest ich dużo. To trzeba przyznać, nie jest ich dużo, ale czasem nawet walczą z facetami i dają sobie radę i wygrywają z facetami. Widziałem na turnieju w Będzinie w zeszłym roku, kiedy jedna pani zwyciężyła nad trzema facetami na pewno. Pierwszy pojedynek wygrałem tydzień temu. Właśnie w ostatni weekend. I przeszedłem do finału. Oj, nie pamiętam, jak się nazywał. Wiem, że miał hełm typu salada, hełm 15-wieczny, natomiast nic więcej nie pamiętam. Wiem, że był wyższy ode mnie i ważył więcej ode mnie. Natomiast wygrałem na punkty 6-3. W takim razie pozdrawiamy hełm typu salada. Powiedz mi, czy masz jakiś autorytet tutaj na terenie naszego kraju, który działa w rekonstrukcji, który jest dla ciebie wzorem do naśladowania? Jest ich kilka. Jeżeli chodzi o walkę, jeżeli chodzi o rycerskość na polu walki, powiedziałbym, że jest to Piotr Krieger. Jest to obecny mistrz Polski w walce mieczem dwuręcznym, długim. Zawsze zachowuje się bardzo po rycersku na turniejach i jest świetnym rycerzem i świetnym szewcem przy okazji. Szyje świetne buty historyczne. A jeśli chodzi o takie pole nieco bardziej cywilne, ogólną wiedzę, jest to Jacek Pietra z naszego bractwa, z Konfraternii Rycerskiej, który tak naprawdę wprowadził mnie w rekonstrukcję i z którym teraz już potrafię prawie że na równi prowadzić dyskusję. Prawie że, ponieważ nigdy go nie doścignę, bo nie da się go doścignąć. Przejdziemy teraz do gry o tron, czyli coś, co Szymon lubi najbardziej. No tak. Czy Oberyn Martel wygrałby, gdyby założył hełm? Szczerze w to wątpię. Przypomnijmy sobie, że Oberyn Martel właśnie przegrał, było to w walce z Górą. Tak. Oberyn Martel, co on nosił na sobie? Na pierwszy rzut oka nosi jakąś tunikę skórzaną, sięgającą mu, zdaje się, że za kolano, i wysokie skórzane buty. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to tyle. No, jeszcze mają skórzane naramienniki, które przed absolutnie niczym go nie chroniły. Okazuje się, że kiedy zbliżymy na Oberyna, nosił kolczugę z bardzo malutkich kółeczek, ale mimo wszystko była to kolczuga. I tu się pojawia pierwsze pytanie, z czego była zrobiona, mi się wydaje, że chyba z aluminium, na pewno nie ze stali, ponieważ poruszał się za szybko, to byłoby niemożliwe, żeby robił takie rzeczy. Da się robić przewroty, da się robić salta w zbroi nawet, ale nie tak szybko, nie tak spektakularnie. Ale to możemy dywagować. Widziałem hełm Oberyna na zdjęciu.
Jest to hełm Burgonet, hełm z XVI wieku. Cały problem jest w tym, że ten hełm był skórzany. Patrząc na to, jak wielkie ręce miał Góra, jak był silnym człowiekiem, to ten hełm absolutnie nic by mu nie dał. I myślę, że przy takim ścisku nawet stalowy hełm, patrząc na to, jak cienkie są hełmy w Grze o Tron, po prostu mógłby zostać wgnieciony i w najlepszym wypadku Oberyn mógłby się po prostu udusić, a jeżeli byłby to hełm bez zasłony, to i tak Góra zrobiłby z nim dokładnie to samo, co zrobił. Powiedz mi, który ród Westeros miał najlepszą zbroję? Gdybyśmy mieli wytypować top 2, top 3. Główne rody Westeros, czyli... Czyli Starkowie, Lannisterowie, Tyrellowie i tak dalej. No to mamy najbardziej takie zbroje rozpoznawalne, Lannisterowie. Piękne, zdobione zbroje, hełmy, wszystko widzimy, prawda? Zbroje mają, zdaje się, pokryte skórą. Przynajmniej większość z tych elementów jest pokryta skórą. Są tam też zdobienia mosiężne. Pięknie wyglądają, ale mają też wiele luk. Nie noszą ani kolczuk, ani też grubych przeszywanic. Co prawda one nie są niezbędne. Przeszywanica pod zbroi nie jest niezbędna, ale jednak poprawia ochronę. Drugi ród taki, który mi się rzuca w oczy, że jest dość dobrze opancerzony, to są Starkowie. Ponieważ może nie wyglądają jakoś spektakularnie, nie mają wielu blach na sobie, natomiast mają przeszywanice, część z nich nosi kolczugi i na to zbroję typu płaty. Czyli do skóry mamy przynitowane płytki metalu. No Szymonie, ale hełmy. Powiedz mi, co z tymi futrami? Z futrami jest tak, że... Czy te futra nie powinny być pod spodem, żeby faktycznie grzać? I czy w tym wypadku nie pełniły po prostu funkcji wizualnej? Zdaje się, że tu mówimy głównie o Nocnej Straży. Ponieważ oni najwięcej skór... futer było u Nocnej Straży. Czy można to traktować jako pancerz? Średnio. Oczywiście gruba skóra chroni dobrze, ale jest bardzo ciężka. Taka niedźwiedzia skóra jest bardzo ciężka. W XIV-XV wieku nie było czegoś takiego, jeżeli miałbym to do tego porównać. I ogólnie armie Westeros nie noszą zbyt wielu tych futer. Oczywiście poszczególne jednostki noszą. Nie jestem co do tego przekonany. Jakaś forma osłony jak najbardziej to była. Ale futra były drogie. Przynajmniej w średniowieczu, w Grze o Tron domyślam się, że też, skoro jest stylizowana na naszej historycznej Europie. I tutaj dochodzimy do momentu, kiedy powinniśmy się zastanowić, czy zbroja w Grze o Tron była tylko w celach wizualnych, czy również broniła. Niestety głównie w celach wizualnych. Mało kiedy w Grze o Tron widzimy scenę, w której zbroja faktycznie kogoś ratuje. Zazwyczaj, kiedy ktoś ma zbroję, nawet pełną płytową, to wystarczy lekki cios i on pada. Gdybyśmy mieli wskazać na konkretne dwie jednostki, które miały najlepszą z najlepszych zbroi w Grze o Tron, których nie powstydziłby się sam Jagiełło pod Grunwaldem. Na pewno byłby to Ser Loras Tyrell. I on miał dwie zbroje. Widzieliśmy dwa komplety jego zbroi. Pierwszy komplet to był turniej rycerski zorganizowany przez króla Roberta w królewskiej przystani. Kiedy to Loras nosił piękny, srebrzysto-połyskujący pancerz. No, wyglądający na XV wiek, gdybyśmy to mieli gdzieś umiejscowić. Hełm dość fantazyjny, ale mniej więcej podobne faktycznie mają odzwierciedlenie w historii. Piękny, wyglądający jak jednorożec, przypominający hełm typu armet, czyli posiadający tak naprawdę dwie zasłony. Jedna chroni dolną część twarzy, a druga górną część twarzy, ale one się pokrywają. Do tego nosił także pod zbroją płytową kolczugę. Pod pachami, zdaje się, że też przy szyi była ta kolczuga wybrakowana, ponieważ nie była mu kolczuga potrzebna pod napierśnikiem, ponieważ wyglądał już na tak doskonały, myślę, że praktycznie nie dało się go przebić w normalnym starciu. Druga taka jednostka to byłaby Brienne Startu, która też nosiła zbroję, która bardzo dobrze ją pokrywała. Na jednym turnieju też widzimy ją w hełmie, co jest dość sporą rzadkością, żeby jeden z głównych bohaterów walczył w hełmie. To się nie zdarza często. Nie wiem dlaczego. Zawsze bohaterowie w filmach na główną akcję zdejmują hełmy. No cóż, dlatego ich widzimy dzięki temu. Ale nie jest to zbyt mądre posunięcie. Więc te jednostki, myślę, że mają najlepsze zbroje w Grze o Tron.